Tramwaj na Gagarina jest już praktycznie gotowy i przejezdność tramwajowa jest, natomiast trzeba jakoś tam dojechać. Dlatego tutaj na Spacerowej pojawia się już sieć trakcyjna i tory tramwajowe, po których tramwaje będą zjeżdżać z góry tutaj na dół na Gagarina. Jak ta cała inwestycja wygląda i co się dzieje tutaj na Spacerowej i na górze na Pławskiej, o tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Gagarina. Witam Was tutaj, cześć na wznąż i zapraszam teraz na kolejny materiał z tramwaj, kierunek Gagarina. I na wstępie już Wam odpowiadam, że tramwaje tędy nie pojadą na koniec kwietnia, jak to jeszcze niedawno było zapowiadane, tylko później. Kiedy dokładnie, powiem w reszcie tego filmu. Natomiast w dzisiejszym materiale powiem Wam o zaawansowaniu prac na tramwaju na Gagarina, jak i również na tramwaju do Wilanowa na odcinku Spacerowej i Belwederskiej, czyli na tym odcinku, który jest niezbędny do oddania do użytku tramwaju na Gagarina. I zaczynamy od przystanku Sielce, gdzie, jak widzicie, tak to wygląda na załącznym obrazku. Terminal krańcowy znajduje się, ale drogi rowerowe jakkolwiek jeszcze nie są w ostatnim stadium budowy. Nie ma po pierwsze asfaltu, pierwszy warstw asfaltu, drugi warstw asfaltu, ani przejazdów rowerowych przez całe skrzyżowanie tutaj z ulicą Czarniakowską. One cały czas powstają. Bazgroły, że tak to powiem, które są tutaj zrealizowane, jeżeli chodzi o nawierzchnię, są dosyć potężne, więc to jeszcze wszystko musi być uporządkowane na nowej nawierzchni. No, ale najważniejsze jest to, że tutaj tych przejazdów rowerowych cały czas nie ma, więc tutaj jakkolwiek ta inwestycja nie jest jeszcze zakończona. Sieć trakcyjna w tym miejscu się kończy, jest tutaj już wszędzie rozwieszona, przystanki tramwajowe stoją, system informacji pasażerskiej jest, betony, które są od tego, aby zatrzymywać przodkiem tramwaje jadące dalej, też już oczywiście są i co ważne, tutaj nie mamy jeszcze nigdzie ostatniej warstwy asfaltu. Jeżeli chodzi o część samochodową, tutaj cały czas jest jeszcze ta warstwa nieścieralna, dlatego że po prostu no, czekałem na lepsze warunki pogodowe, żeby było cieplej i też na tej ostatecznej warstwie asfaltu będzie dopiero zrealizowane ostateczne malowanie, jeżeli chodzi o oznakowanie poziome, bo aktualne jest jeszcze tymczasowe. Tymczasem tutaj przelatujemy do kolejnego skrzyżowania, gdzie widzicie również tak pół na pół, jeżeli chodzi o drogi rowerowe jest wykończenie, jeżeli chodzi o asfalt. Natomiast na naszym odcinku, tak, torowisko tramwajowe całkiem ładnie wygląda. To trzeba przyznać. Jest już zielone, jest siecią trakcyjną i tu jest właściwie gotowe. Przystanki autobusowe tam, gdzie powinny być, funkcjonują i działają. Ruch samochodowy jest ograniczony oczywiście, bo pierwotnie tutaj były 3 pasy w każdym kierunku, teraz są po 2 pasy w każdym kierunku, ale jest to już utrzymane faktycznie na 2 jezdniach, nie tak jak to miało miejsce wcześniej. I przystanek Sielecka się znajduje w tym miejscu. Przystanki tramwajowe są właściwie całkowicie gotowe, przejazdy rowerowe, podobnie jak na poprzednim odcinku, jeszcze nie są wykończone, nie ma na nich ani pierwszej warstwy asfaltu, ani drugiej warstwy asfaltu, więc to jest jeszcze wykańczane i realizowane, jeżeli chodzi o zjazdy i całkowicie te wszystkie drogi rowerowe w tym miejscu, więc no tutaj jeszcze musimy poczekać. Z ciekawostek, jak widzicie, te kamienie, które tutaj się znajdują w tych właśnie narożnikach przy skrzyżowaniu, to są kamienie, które zostały odkopane tutaj z starej trasy tramwajowej, starych ulic i ogólnie wszystkich z ruin, które się tutaj znajdowały, ze starej ulicy i starych budynków tutaj w okolicy, więc taka ciekawostka historyczna, jeżeli chodzi o to, że to jest cały czas zachowywane. Tymczasem tutaj dalej po prawej stronie cały czas nie ma gotowej drogi rowerowej. Oczywiście część tramwajowa jest całkowicie gotowa, no i w tym miejscu też jeszcze brakuje wyjazdu z tejże ulicy. Jak widzicie, to jeszcze trwają prace, już właściwie wyrównanie, niedługo będzie kładziony asfalt i będzie to wszystko gotowe, jeżeli chodzi o część rowerową i część dla samochodów. No i następnie tutaj już mamy ruch jednokierunkowy, a właściwie obydwie jezdnie i na obydwu jezdniach jest ruch dwukierunkowy, więc dosyć odjechane. No i w tym miejscu mamy tą część, gdzie się kończy tramwaj na Gagarina, na tym przejściu dla pieszych i zaczyna tramwaj do Wilanowa, bo od tego miejsca te tory w splocie, które się tutaj znajdują, to jest już tramwaj do Wilanowa i cały zespół przystankowy Spacerowa jest realizowany w ramach kontraktu i inwestycji tramwaju do Wilanowa. Więc tutaj w dużym skrócie niezbędny jest tramwaj do Wilanowa, żeby tramwaj pojechał na Gagarina, chociaż obydwie inwestycje w tym miejscu nie mają nic wspólnego z tramwajem w Wilanowie, tylko jeśli już tramwajem na Mokotowie. I w tym miejscu, jak widzicie, pojawiają się nowe rozjazdy, tory po zakrętach, nowe łuki, szyny. Tak jak powiedziałem wcześniej, rozjazdy są scalane w jedną całość. Wszystko jest już na nowej konstrukcji betonowej. Konstrukcja betonowa jest prawie na całym odcinku i dalej tramwaje w przyszłości pojadą w kierunku Wilanowa. Oczywiście w dalekiej przyszłości. bo daleka przyszłość to przynajmniej wedle aktualnych zapowiedzi cały czas jest to wrzesień 2024, w co chyba nikt zbytnio już nie wierzy, żeby tramwaj do Wilanowa pojechał we wrześniu, ale to no zobaczymy, tak? Zobaczymy, może im się jakoś uda przyspieszyć strasznie wakacje. Natomiast patrząc tutaj z lotu ptaka i dookoła obkręcając się, możemy zobaczyć, że faktycznie prace na samym tym skrzyżowaniu Belwederskiej, Spacerowej i Gagarina mocno ruszyły do przodu i to faktycznie tutaj widać. Pomijając to, że ruch oczywiście cały samochodowy i autobusowy kręci się dookoła, to zwróćmy uwagę na te rozjazdy, które się znajdują na samym środku skrzyżowania. To robi faktycznie wrażenie, bo zwróćcie uwagę, że tory są właściwie na każdym już odcinku. Czy to jeżeli chodzi o tory tramwajowe z Wilanowa, tutaj skręcając w prawo w kierunku Gagarina, czy z Gagarina w kierunku Śródmieścia, czy trasa tramwajowa z Wilanowa w kierunku Śródmieścia, chociaż na tym odcinku właśnie z Śródmieścia w kierunku Wilanowa jeszcze brakuje jednego toru właśnie wjazdowego, który tutaj w tym miejscu widzimy i co ciekawe tutaj będzie parę zastosowanych ciekawych technik, których możecie nie wiedzieć. A mianowicie po pierwsze przystanki tramwajowe będą się znajdować za skrzyżowaniami, natomiast co ciekawe w tym miejscu będzie ciąg tramwajowo-autobusowy. W skrócie autobusy będą jeździć po torowisku tramwajowym jadące w kierunku miasteczka Wilanów, a konkretniej w kierunku Jana III Sobieskiego. Autobusy wszystkie tutaj będą miały prawoskręt na torach tramwajowych i w ten sposób będą wjeżdżać też na wspólny przystanek autobusowo-tramwajowy pośrodku jezdni. Więc to jest taka ciekawostka, która jest już tutaj zarysowana, jeżeli chodzi o krawężniki i widać też po samej konstrukcji torowiska tramwajowego, że jest po prostu trochę inaczej, trochę są szersze, no bo autobusy są szersze niż tramwaje i w ten sposób to wszystko tutaj jest już powoli realizowane. Natomiast tutaj możemy zobaczyć te rozjazdy, krzyżownice, które są tutaj zainstalowane. Tutaj nowa jezdnia Belwederska, które się powoli pojawia, przejść dla pieszych donikąd na razie, ale działają i jakoś funkcjonują. No i przystanki autobusowe tymczasowe, które są zlokalizowane de facto po każdej ze stron skrzyżowania, ale jakoś to funkcjonuje. Oczywiście dojście z jednego przystanku do drugiego przystanku to jest tragedia, bo można naprawdę tutaj bardzo dużo chodzić. No i jeżeli ktoś z Was był ciekawy, czemu tutaj się są namioty, to dron latał po części w deszczu i te prace muszą być wykonywane w suchym powietrzu i ogólnie w suchych warunkach, jeżeli chodzi o spawanie i inne elementy i związki chemiczne, dlatego też tutaj są te namioty zrealizowane i poukładane. Miałem okazję podczas nagrywania nawet zobaczyć, że takie namioty się przenosiły, zmieniały, znikały, pojawiały się, ale faktycznie to powstaje. Tu też przy okazji ten budynek się pojawił nowy. Z tego co pamiętam, to jest podstacja właśnie w tym miejscu. Trzeba pamiętać, że nowa trasa tramwajowa nie działa na powietrze, tylko musi mieć też prąd, więc podstacje energetyczne też są niezbędne na całej tej inwestycji. Tych podstacji energetycznych jest kilka. Ta tutaj na Spacerowej będzie zasilać nie tylko łącznie tramwaj do Wilanowa, ale również cały odcinek właśnie na Gagarina. O czym mało kto wie, ale warto pamiętać, że ten odcinek, który jest już wybudowany i tak nie może być zasilany w żaden sposób, no bo skądś ten prąd musi tam dotrzeć. A skąd? No oczywiście ze Spacerowej, a ta podstacja jeszcze nie działa, no bo tramwaj do Wilanowa nie działa, więc chyba wszystko jest już Wam wytłumaczone. Ale dobra, zobaczmy co się faktycznie dzieje na Spacerowej. Na Spacerowej możemy zobaczyć coś, czego się zupełnie w tym miejscu nie spodziewałem. Pomijając szyny, tory poukładane, to sieć trakcyjna. Tak, dokładnie, nie przysłyszeliście się, pojawia się sieć trakcyjna, oczywiście nie ten kabel, że tak to powiem, przewód, od którego jest faktycznie ciągnięty prąd do tramwaju, tylko ten wyżej, który jest naciągający całą sieć trakcyjną. Natomiast co ważne, tak faktycznie ona się już pojawiła, jest na prawie całym odcinku tutaj na Spacerowej już zainstalowana, dościągnięta, pomijając tamten odcinek na skrzyżowaniu. Tory tramwajowe też się tutaj pojawiają, nie wszędzie są już zamontowane, właściwie w mniejszości zamontowane są, ale jak widzicie tutaj już sukcesywnie faktycznie jest realizowane. Tak się pojawiają szyny, później są montowane, a później na tym oczywiście wszystkim będzie mógł się pojawić rozchodnik i będzie zielony dywan, po którym będą sunąć tramwaje. Tutaj też ciekawostek możecie zobaczyć, że sama ulica Spacerowa dosyć ciekawie będzie funkcjonować, a mianowicie będzie jeden pas dla samochodów jadących do góry, samochodów i autobusów i dwa pasy na dół. Co ważne, to tutaj nie będzie wspólnego torowiska tramwajowo-autobusowego. Tu będą jeździć tramwaje samodzielnie po zielonym torowisku. W skrócie autobusy i tramwaje zajmują po prostu osobną przestrzeń, a nie jeżdżą razem, co jest krytykowane. Natomiast według mnie, bo większą krytyką powinno się nałożyć to, że faktycznie jest jedna jezdnia na górę wjeżdżająca, dzięki czemu jak będzie się korkować, to się będzie korkować, jeżeli jakiś pojazd po prostu będzie miał problem z podjekaniem pod górkę. Tymczasem z kolei w tym miejscu możemy zobaczyć już faktycznie nowe rozjazdy, które się znajdują przy samej ulicy Płaskiej i w cały ten węzeł na Płaskiej są powpinane. Ale zanim do tego zerknijmy sobie raz jeszcze na ulicę Spacerową. Spacerowa, jak widzicie, tak się prezentuje, na takim skrócie, że tak to powiem, trochę kamery. Trasa jest całkiem długa. Pod górkę oczywiście te tramwaje będą podjeżdżać albo też i zjeżdżać, to nie będzie dla nich problem. Pamiętajcie, że te tramwaje już mają do pokonania w niektórych miejscach całkiem ostre pochyły. Mamy na przykład taki odcinek na wjazdu na most północny z Wykopu, czy most Gdański, gdzie też mimo wszystko te tramwaje muszą zjechać na dół po stronie żoliborskiej. Więc takie odcinki są już faktycznie funkcjonujące, ale no, czy faktycznie one są najbardziej efektowne, no to trudno mi powiedzieć. Natomiast tutaj faktycznie to będzie wyższa górka, potem trzeba będzie podjechać i będzie to ciekawie wyglądać. Jeszcze tak wracając do tego mostu gdańskiego, to jest tam połączenie Żoliborza i Śródmieścia oczywiście. Ale dobra, wracając tutaj faktycznie do samego tramwaju na Puławskiej, to tutaj zwróćcie uwagę, że oczywiście tak, są już te wszystkie rozjazdy, tutaj tramwaje jeżdżą, w tym miejscu trwają prace przygotowawcze do wylania już ostatnich warstw asfaltu i ogólnie tymczasowej, docelowej organizacji ruchu do czasu rozpoczęcia większych prac na tramwaju do Rakowieckich, które jest realizowane w ramach osobnego kontraktu, osobnej inwestycji. Jak widzicie, ślepe tory i ślepe rozjazdy w tym miejscu na Rakowiecką są. Odpowiadam Wam z góry, że raczej tutaj prace się większe nie rozpoczną w przeciągu jeszcze najbliższego czasu, no bo wiadomo, że trzeba też poczekać, aż wszystkie prace przedprojektowe, a właściwie prace projektowe, już ostateczny projekt wykonawczy będzie tutaj całkowicie wykonany i dopiero wtedy rozpoczną się większe prace. No i w tym miejscu możemy zobaczyć przystanek tramwajowy Rakowiecka w kierunku dalszej części Mokotowa, czyli w kierunku Wyścigów, czy też PKP Służewiec. W tym miejscu, lecąc z góry, możemy oczywiście zobaczyć również zielone torowisko, które się w tym miejscu znajduje. Tymczasowe przejścia dla pieszych, które są trochę ciekawie nakreślone. Tymczasowe, znaczy docelowe rozjazdy, ale jeszcze donikąd. Tu w przyszłości będą 4 tory, aktualnie są 3 tory. Czwarty będzie po lewej stronie, tu widzimy jego właśnie początek, właściwie koniec. No i dalej widzimy też tymczasowy przejazd, wjazd w ulicę Spacerową. Co ważne, aktualnie ruch samochodowy i autobusowy odbywa się na ulicy Spacerowej pod prąd de facto. Docelowo tamtędy będzie się wjechać tą jezdnią do góry, a nie jak aktualnie do dołu, ale jest to spowodowane tym, że trzeba było po prostu jakoś puścić już te autobusy, żeby się to aż tak mocno nie korkowało. No i zdecydowane, że w ten sposób to będzie zrealizowane. Czy się przez w ten sposób nie korkuje? No, nie powiem Wam, bo chyba wszyscy, którzy tamtędy jechali, to stwierdzili, że no można spacerować się nie korkuje, ale dalej to już tam się do dolnej się stoi w korku, w godzinach szczytu zwłaszcza, więc no nie jest najlepiej. Natomiast tutaj oczywiście na górze trwają prace dalsze, wykończenie ścieżek rowerowych, torowisko tramwajowe musi być całkowicie ukończone, jeżeli chodzi o ten odcinek w kierunku ulicy Spacerowej, a pomijając to, no to rzeczywiście wszędzie się jeszcze pojawiają nowe chodniki, przekładki podziemne i tu przystanek tramwajowy w ostatnim czasie został całkowicie wysadzony w powietrze de facto, jeżeli chodzi o krawędź peronową, więc też taka ciekawostka, bo jeszcze od dawna no, tutaj był już funkcjonalny, prawie że bym powiedział, a teraz on wyleciał w powietrze. Oczywiście mówię o przystanku w kierunku ulicy Spacerowej, czyli na ulicy Goworka. No i tak mniej więcej wygląda budowa całego tramwaju na Gagarina i na ulicy Spacerowej i Goworka. Jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie w subskrybuj i ten dzwoneczek. Cała inwestycja tramwaju na Gagarina ma być oddana do użytku wedle aktualnych zapowiedzi w czerwcu 2024, więc na wakacje tramwaje na Gagarina i Spacerowej powinny już zacząć jeździć. Tramwaje do Wilanowa powinny ruszyć na początku września razem z nowym rokiem szkolnym, więc też zobaczymy, czy faktycznie tak się uda uruchomić. To wszystko będzie całkiem ładnie funkcjonalne. No a tymczasem, jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Kolejny film z tramwaju na Gagarina pojawi się za 2 miesiące, a właściwie pewnie raz w kolejnym miesiącu. Kolejny film ze Spacerowej i z tramwaju do Wilanowa pojawi się pod koniec tego miesiąca. I jak zawsze zachęcam Was do zostania partnerami Awiznosza. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!